Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym omówić z Wami temat, który bardzo leży mi na sercu, ponieważ dotyczy mnie osobiście, a jest to mianowicie temat wypadania włosów, a bardziej konkretnie łysienia, ponieważ ja cierpię na łysienie androgenne lub androgenowe, jak kto woli, od już jakieś 9 lat minęło, więc jest to sporo czasu i chciałabym z Wami omówić ten temat z taką skrytą nadzieją, że może jestem chociaż jedna osoba wśród Was, której ten filmik pomoże, z czego ja bym się niezmiernie cieszyła. Ja swego czasu niestety nie miałam nikogo, kto by mógł mnie wprowadzić w ten temat. Sama dowiedziałam się o tej chorobie, że na nią cierpię prawie już, jak było za późno. Na szczęście jeszcze w porę wystarczająco dla mnie, ponieważ dla mnie te włosy, które mam teraz, to dla mnie są gęste włosy w porównaniu do tego, co już miałam. Najpierw chciałabym Wam powiedzieć, że wypadaniu włosów się nie równa. Jest to całkiem normalna rzecz, jeżeli wypada nam tak nawet do 100 włosów dziennie. Nie trzeba od razu panikować. Są też takie fazy w życiu, w których wypada ich troszkę więcej. Ja sama byłam taką osobą, której na przykład na wiosnę i na jesień wypadało włosów o wiele więcej niż tak to w całym roku. Może być też tak, że wypadają nam włosy po prostu, bo źle się odżywiamy, mamy za mało białka w sobie, pijemy za mało wody, mamy za mało snu, my szczególnie kobiety za dużo się stresujemy. To wszystko może powodować wzmożone wypadanie włosów, ale w momencie, kiedy te rzeczy się unormują, to i wypadanie też zaprzestanie, dlatego trzeba najpierw wykluczyć takie czynniki. A jeżeli je wykluczyliśmy, a wypadanie włosów wciąż nie przestaje, to dopiero wtedy powinniśmy tak naprawdę zacząć się martwić. Łysienie zaczyna się tak naprawdę dopiero, kiedy wypada włosów więcej niż 100 dziennie i przez bardzo długi okres i nie chce przestawać. Ja chciałabym się z Wami omówić trochę temat łysienia androgennego, ponieważ na ten temat coś wiem i mam nadzieję, że ten filmik nie będzie aż taki długi, choć jest to dosyć obszerny temat, więc ciężko będzie. Androgenne łysienie, skąd to się bierze? W niemieckim wyrazie bardziej jest to oczywiste, ponieważ po niemiecku nazywa się to androgenetischer Haarausfall. Andro bierze się od androgenów, a genetische od genetyki i tak to też jest. To jest genetycznie uwarunkowane łysienie. Jest to łysienie typu męskiego, tylko inaczej niż u mężczyzn, my kobiety w tym przypadku łysiejemy inaczej. Mężczyznom tworzą się tutaj zakola i mają też taki placek, po czym się to wszystko po latach łączy ze sobą. U nas kobiet łysienie tego typu wygląda w ten sposób, że włosy zaczynają się przerzedzać nam tak dosłownie w centrum i idzie to na boki z czasem, gdzie może się w najgorszych przypadkach naprawdę ma się później taki ogromny placek tutaj. Podobnie już wtedy jak u mężczyzn, ale zaczyna się to właśnie inaczej. Być może dla niektórych z Was moje włosy są rzadkie, dla mnie to jest naprawdę super stan, bo musiałam odpukać, bo naprawdę bywało gorzej, gdzie tutaj było, nawet jak miałam włosy na boku, to skórę głowy było dotąd widać tutaj tak samo i naprawdę były w fatalnym stanie, więc ja jestem bardzo zadowolona. Jeżeli tak by miało zostać do końca życia, to jestem bardzo happy. I teraz tak, to łysienie androgenne może się brać u nas z dwóch powodów. Albo mamy za dużo testosteronu, czyli męskiego hormonu w organizmie, co się u kobiety bardzo rzadko zdarza, lub jesteśmy po prostu nadwrażliwe na ten testosteron, który już mamy. Każda z nas ma w swoim organizmie jakąś tam ilość testosteronu, jest to całkiem normalne, wszystko jest w porządku. Ale z chwilą, kiedy jesteśmy nadwrażliwe na ten hormon, zaczynają się problemy. Łysienie androgenne bierze się właśnie z tej nadwrażliwości na ten męski hormon. Testosteron jest przekształcany w taki bardziej aktywny, groźny dihydrotestosteron, w skrócie DHT, i na to jesteśmy nadwrażliwi. On powoduje, że komórki włosów, cebulki z czasem się zmniejszają, aż w końcu obumierają. Jeżeli zauważymy ten proces zbyt późno, jest to niestety nieodwracalne i w tym miejscu już nigdy nie wyrośnie ani jeden włos. Dlatego bardzo ważne jest wczesne wykrycie tej choroby. Aktualny stan dostępnych leków dla nas kobiet przy tej chorobie jest taki, że tak naprawdę nie ma wielkiego wyboru. Możemy stosować pigułki antykoncepcyjne, które mają w sobie antyandrogeny, czyli hormony, które działają przeciwko temu DHT
i odwracają tak jakby ten proces. A druga rzecz, którą możemy stosować, jest to środek, jest to płyn do skóry głowy, który wcieramy z aktywną substancją minoksydylem. On był wcześniej stosowany w nadciśnieniu, jednak miał tam jakieś zbyt groźne skutki uboczne, po czym go tak naprawdę zaprzestano używać w tym celu, ale wykryto właśnie, że on dobrze się nadaje przy leczeniu łysieniu androgennego. Dlaczego? Ponieważ ten środek stymuluje krążenie, otwiera bardziej naczynia krwionośne, przez co cebulki włosów mogą być lepiej odżywiane. On stymuluje syntezę DNA i odwraca proces miniaturyzacji tych cebulek. W Polsce, z tego co wiem, są dostępne chyba trzy różne nazwy tego produktu. Ja stosuję minoksydyl o nazwie Loxon. We wszystkich produktach jest stężenie 2%. Loxon ma też 5% skoncentrowanie, które ja używam, a w Stanach Zjednoczonych jest nawet stężenie 15%. I teraz tak, skuteczność tego produktu wynosi no niestety tylko 30-40%, ale naprawdę warto jest wypróbować ten produkt. Ja o tym produkcie dowiedziałam się tak naprawdę bardzo późno, ponieważ w Niemczech on został dopuszczony na rynek dopiero w 2004 roku, a moje łysienie zaczęło się już nieco wcześniej. I na własną rękę tak naprawdę poprzez czytanie, siedzenie w internecie się o tym dowiedziałam, bo niestety żaden lekarz mi o tym nie powiedział, dopiero o wiele później. I zaczęłam ten płyn stosować i tak naprawdę w dwóch podejściach. Za pierwszym razem stosowałam go niecałe pół roku, po czym przestałam, bo myślałam, że mi nie pomaga. Później jak zauważyłam, że tak naprawdę hormony z antyandrogenami za bardzo na mnie chyba nie działają, wróciłam do tego Loxonu i stosowałam naprawdę regularnie. Jego zaleca się stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I na początku jest tak, niestety, że w pierwszych tygodniach on nasila jeszcze ten problem wypadania włosów. I u mnie też tak było. U mnie bardzo dużo włosów wypadało w tym okresie. Ale pierwszy taki punkt kontrolny jest po 4 miesiącach. Wtedy wykazuje się, czy ten produkt dobrze na nas działa, czy nie. Bo po 4 miesiącach powinny włosy przestać wypadać w takiej ilości. Ale ostateczny taki punkt kontrolny jest dopiero po 12 miesiącach. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy nie zauważyliśmy jakiejś różnicy, znaczy, że niestety ten środek na nas nie działa i musimy próbować z czymś innym. Ja u siebie zauważyłam, że ten środek naprawdę mi bardzo pomaga, bardziej niż antyandrogeny w pigułkach hormonalnych, ponieważ kiedy po roku, to było już trochę ponad rok, przestałam go używać, ponieważ Loxon ma to do siebie, że co u mnie się pojawiło dopiero po czasie, ale po chwili, kiedy stosowałam go, na drugi dzień miałam tutaj taki szary pyłek po tym Loxonie, tak jakbyś mnie zmyły dużą ilość lakieru do włosów. Wcześniej miałam wtedy jeszcze krótsze włosy, miałam boba, musiałam i tak dzień w dzień myć głowę i modelować fryzurę, więc nie przeszkadzało mi to za bardzo, ale z chwilą, kiedy włosy mi odrosły, i nie myłam włosów już codziennie, strasznie mnie to denerwowało, po czym myślałam, że okej, biorę przecież antyandrogeny, może nie muszę już stosować Loxonu, może mi pomógł, może chociaż będę mogła sobie zrobić jakąś przerwę. I zrobiłam kilkutygodniową przerwę i włosy w tym okresie tak mocno mi wypadły, tak tragicznie wyglądały, że no, naprawdę załamałam się i stwierdziłam, że to jednak nie tak bardzo antyandrogeny, jak właśnie ten minoksydyl na mnie działa, po czym od razu do niego wróciłam. I teraz poszłam po prostu na kompromis. Nie stosuję go rano i wieczorem, ale stosuję go tylko i wyłącznie wieczorem, za to w troszeczkę większej dawce, tak żeby nadrobić to co rano omijam. I myję włosy tak co dwa, staram się najlepiej co 3 dni myć. Na drugi, trzeci dzień ten pyłek dosyć dobrze można gęstymi szczotkami po prostu wyczesać z włosów i nie jest on widoczny. Jeżeli macie jaśniejsze włosy niż ja tutaj, to w ogóle ten problem Wam się pewnie nie pojawi. Oprócz tego, że Loxon tworzy taki pyłek na włosach, jest jeszcze jedno, ale minoksydyl jest rozpuszczalny w etanolu i tam w tym płynie jest tego jakieś 95% chyba, więc bardzo dużo. Jak wiadomo, alkohol wysusza nam skórę głowy, wysusza nam włosy.
Ja staram się temu przeciwdziałać, stosuję nawilżające maseczki, jakieś wcierki. Zrobię na pewno filmik na ten temat o mojej pielęgnacji włosów i na pewno uwzględnię to w tym filmiku, że stosuję właśnie taki produkt dzień w dzień, bo myślę, że jest to ważny aspekt. Tak na zakończenie, zanim zapomnę, chciałam jeszcze dodać, że przy łysieniu androgennym, dlaczego ja w ogóle też ten filmik zrobiłam, niestety takie produkty inne do włosów, jakieś niby suplementy, które mają pomagać, czy Bóg wie co, to niestety nie pomaga. Na łysienie androgenne nie ma żadnego wpływu to, czy na przykład robimy trwałą, czy rozjaśniamy włosy, czy stosujemy jakieś witaminy, czy to i tamto. Oczywiście w przypadku, kiedy naprawdę jest ustalone, że mamy łysienie androgenne, a nie właśnie łysienie, które jest spowodowane właśnie brakiem jakichś witamin, czy cynku, czy czego. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie tej formy łysienia, ponieważ wszystkie inne rzeczy nie pomagają niestety. Po co wydawać tyle pieniędzy, męczyć się, mieć nadzieję, a okaże się, że to nam kompletnie nie pomaga. Tym filmikiem właśnie chciałam pokazać, że wypadanie włosów, a łysienie to naprawdę są dwie różne rzeczy i pokazać, jak ważne jest wykrycie tego, czy po prostu mamy jakieś wzmożone wypadanie włosów, czy to już jest jednak łysina i jeżeli tak, która forma. Mam nadzieję, że tym filmikiem Wam pomogłam, że zainspirowałam Was może chociażby do tego, żebyście informowały się na własną rękę, czytały coś na ten temat, informowały się u lekarzy, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Życzę Wam powodzenia i żegnam się z Wami tak teraz na trochę, tak naprawdę, bo za 2 dni wyjeżdżam w końcu na oczekiwany urlop z moją najlepszą przyjaciółką, czyli moją mamą. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakieś filmiki, może nawet i na urlopie. Więc żegnam się z Wami do tego czasu. Bądźcie zawsze uśmiechnięte. Buźka, pa!